Widzieliście, bo tutaj jest ta broń, nie? Ja zasłaniam ją. Ale miałem questa, żeby postrzelić psa. I wystarczyło to zrobić. Siema na maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wracamy do Happy Room, tak mocno wyczekiwanej przez was gry, bardzo dobrze oglądanej i bardzo lubianej przeze mnie i przez was oczywiście. Zostały nam już tylko Atality, różnego rodzaju Atality. Zobaczymy, ile dzisiaj nam się uda zrobić. No, jeśli jesteście ciekawi, co nam się dzisiaj uda zrobić, to zapraszam. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to bardzo cię proszę, aby zostawił przecież subskrybuj na kanale i co najważniejsze, zostawił również dzwoneczek, tutaj potwierdził i zapisał. Bez dzwoneczka nie będą wam się wyświetlały wszystkie filmy na kanale, a to bardzo dla mnie ważne. Dzięki, zapraszam do oglądania. Dobij doświadczalnego kolcami, no to raczej nam nie uda się rakietą. To jest rakieta, to nie zrobiliśmy tego w końcu? Dobij doświadczalnego rakietą. Rakietality. Ja nie robiłem już rakietality? Ej, co bardzo dziwne, ja już robiłem rakietality. Tutaj sobie włączyłem właśnie poprzedni odcinek i było to wszystko, ale tutaj było bombality, a tego bombality teraz nie ma i jest rakietality znowu. To w sumie dziwne, co się stało, nie? Nie sądzicie? Dobra, tym razem się uda, tak? Tak, udało się. Jezus, no, próbowałem chyba z 20 razy. Dubeltówki. Patrzcie, nie ma już teraz tego. Dobij doświadczalnego z dubeltówki. W ogóle zmieniło się coś, zmieniły się questy, no z dubeltówki dam radę, dam radę. Na razie takie ustawienie przetestujemy, czy działa. 6-9, bardzo śmieszne. No i zobaczymy, co będzie trzeba dodać, a co zmienić. Dubeltówka chyba nie ma jakiegoś mega mocnego damage'u, no i tak też się dzieje. Dość szybko też się kończy, więc kurde, ta dubeltówka to może wcale nie być takie łatwe. Ale no myśl, no nie brakuje dużo, nie brakuje dużo. Ale tych dubeltówek trochę brakuje, no zobaczcie. No nie, no to nie ma szans, to będzie zamrożenie. Dubeltówka ma strasznie słabe naboje, a jest ulepszona już na maksa, nie mogę więcej ulepszyć. W sumie to dziwne, no, dubeltówka, myślałem, że robi większy damage, ale wcale nie robi takiego dobrego damage'u. Wręcz bym powiedział, że dubeltówka robi słaby damage, no zobaczcie, jak ona szybko, ona ma 3 naboje? Coś w tym stylu. No i to nie jest za dobre, to nie jest zbyt dobre wcale. Stało mi, nie wiem, 2 dubeltówki, czy tam 4, no już żadna. Jak to zrobić? Dobra, dodałem jeszcze sporo rzeczy, które robią damage. No i zobaczmy. Damage'u raczej teraz nie zabraknie, aczkolwiek... Co to? Czemu to robi lody takie jakieś śmieszne? Aha, bo te potworki zamarzają. To śmiesznie. Zobaczmy teraz, czy... No teraz to musiałby być jakiś fart, żeby dubeltówka akurat trafiła ostatni strzał. No i nie, lód trafił ostatni strzał, więc... Zabiorę jeszcze 2 lody. No i spróbujmy raz jeszcze na podwójnym tempie. No teraz, no mówię, tak jak mówię, to musiałby być fart jakiś, żeby dubeltówka zadała ostatni cios. A no do takich fartów to ja przyzwyczajony nie jestem. Dobra, to już chyba tyle, co? Tak jest, więc jeszcze raz. No nie wiem, no to jest ciężkie, powiem wam naprawdę. No takie już te ostatnie rzeczy będą ciężkie. No musisz wypaść na tą drugą stronę. Tutaj już dubeltówki nie ma praktycznie. Dobra, dobra, dobra. Jest! Nie, Minality, kurde no. To jeszcze nie było takiego, jeszcze takiego nie zrobiłem. Ale nie mam takiego questa niestety. Więc zabiorę tutaj kilka min, żeby było, wiecie, no muszę coś tam testować. Teraz spróbujemy. Bo to będzie tak naprawdę fart, jeżeli... Wiecie, to jest mało damage'a tak naprawdę. Jeżeli ostatnie zaatakuje... musisz polecieć w drugą stronę, ziomuś. Poleciałeś, ale jeszcze raz. O! Nie, zamroził się! Zabiorę jeszcze jeden zamrażacz. No tu będzie takie tak naprawdę testowanie. Będą próby... No i albo trafi ostatnia dubeltówka, albo nie trafi ostatnia dubeltówka. Ma szansę. Nie, teraz nie ma szansy, bo już zostaje tylko jedna dubeltówka, więc brak szans kompletny. O, disco wygrało. Discality! Tego też jeszcze nie było. Ale to nie jest czas na to. To nie jest... To nie jest czas na to, ality, ale to jest chyba najfajniejsze ality, jakie było. Anality. Dobra, próbujemy dalej. O, 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 o! Springality, co to... Da się ten? Serio jest taki ality, że zabija wyrzutnia? Nie wiedziałem nawet, myślałem, że to nie zadaje damage'u. A jednak, no zobaczcie, wszystko chce zadać ostatni damage, tylko nie dubeltówka, no proszę was. Dobra, jeżeli poleci teraz na lewą stronę, to naprawdę ma szansę na dubeltówkę, bo jeszcze tam trochę tych dubeltówek zostało. O! Fire ality, skąd on wziął ogień? Jak ja tutaj nic ogniowego nie mam. No dzisiaj zrobię wszystkie ality, ale nie wtedy, kiedy trzeba. Czemu mnie tak karacie, ludzie? No tak jak mówię, no przy takim ustawieniu to jest tak naprawdę fart, co się trafi. Czy ogień to chyba disco było, nie? Jak go podpaliło. Okej, no tutaj zostało mało po tej stronie, więc musisz polecieć na tamtą. A tutaj wcale tak dużo ich nie zostało. Gdzie jest nasz kadłubek? Tam. I on już nie wyleci niestety. A tak mało zostało damage'u. No ale to tyle.
O, o, co to jest? Nie, to jest jakie... Co to jest? Monsterality, tak? Monstrality. Ej, super to wygląda też. No, mówię, wszystko. Zrobiłem dzisiaj naprawdę wszystkie lity w karierze. Jakie tylko można, to ja takie zrobiłem. Ale nie mogę zrobić dubeltówkowego. Nie mogę, no nie wiem co się dzieje. Ale no coś nie wychodzi. Jakbym mógł więcej tych bloków wstawiać, może nie wiem, może usunę niektóre te, na przykład tak usunę i tutaj też dam dubeltówki na dół. Mogę tak zrobić? Mogę. Dobra, teraz jest więcej, o 6 więcej dubeltówek. To musi wyjść. To musi się udać. Ale czy się uda? Nie wiem, na razie latam. Dubeltówki, no jakoś tam robią damage. O! Zostało jeszcze trochę tych dubeltówek, trzeba przyznać. Jeszcze trochę ich zostało. O, zamroziłem. Usunąć muszę jedno, zamrażać. Proszę, dajcie mi to zrobić, bo no już długo, wszystkie atality jakie były w ogóle do zrobienia, to zrobiłem w tym odcinku. A dubeltówkowego nie mogę. Co jest? Dobra, zrobiłem dubeltówkowe. I bo jakie fajne, ej. Bardzo fajne to jest ality. Bardzo fajne, udało się w końcu. Dużo było prób i starań, ale się udało. Postrzel psa. O! Widzieliście, bo tutaj jest ta broń, nie? Ja zasłaniam ją, ale miałem questa, żeby postrzelić psa. I wystarczyło to zrobić. No nieźle. Podoba mi się to. Dobra, setny quest. Dobij doświadczalnego promieniem śmierci. Jak to zrobić? Co, jak wszędzie dam promienie śmierci, to myślicie, że to się uda? Mogę dać tutaj, mogę dać tutaj, mogę dać tutaj i... No mogę ich dać sporo, ale czy... Czy to się uda, żeby dobić go? Dobra, go! W takim razie, no... Ale nie, bo teraz... Jak to się będzie, wiecie? No to teraz spadnie na dół i już nie wystrzeli na przykład, nie? To by trzeba było... No nie wiem, co... Co ja bym musiał wymyślić, żeby to jakoś tam się... Wiecie, o, upadnij teraz z tą, proszę. Dobra, upadłeś. Może to się uda, że to będzie tak jakoś na farcie upadać w tą i w tą. No bo tak na pewno dobije go promieniem śmierci, ale no właśnie, teraz już na przykład nie odpadnie. To chyba nie będzie jak... Nie, no nie wiem jak to... Nie wiem jak miałbym to zrobić. Okej. Teraz na górze będą dość spory damage robiły. Teraz spadnie i ten na dole dostanie, ale właśnie teraz... O, dobra, jednak myślałem, że nie będę miał... możliwości wlecenia na górę, ale jednak się udało jakoś wlecieć. O! Ej, to jest... To może... Nie, dobra, nie, bo spadło w złe miejsce. Gdyby spadło gdzieś indziej... O! Proszę, puść... Gdzie on jest? Aha, spadł... Tutaj jest... No, niewiele zabrakło wam, powiem. Niewiele, naprawdę. Popróbuję jeszcze kilka razy. Może jakoś... Jakimś fartem to się uda zrobić. Gdzieś to jakoś tak spadnie, że się uda. Patrzcie, teraz... Gdzie? Nie, gdzie jesteśmy? Nie ma nas. Nogi tylko zostały. Zniknęliśmy. Nie wiem, zrobiłem coś takiego. Czy to będzie mądre, to wątpię, szczerze powiedziawszy. No ale coś tam wykombinowałem. No i teraz po prostu musimy się nie rozwalić na kadłubek, no. Bo to nas niszczy, niestety. Bo, no zbliżamy, zazwyczaj jest tam 14 tysięcy, ale no te promienie nas po prostu wyniszczają tak całkowicie. No i teraz już nas chyba nie ma, nie? Nie, jesteśmy jeszcze gdzieś tutaj. No, proszę was, zróbmy coś z tym. Nie, tam utknęliśmy na tym. Okej. No, to może wyjść. To może wyjść. Tylko nie, czemu akurat na to spadłem? No nie! Jak daję drugie szybkie tempo, to my znikamy po prostu. To się rozpływamy w powietrzu. Jeszcze raz spróbuję drugie tempo. Jeżeli teraz się rozpłynę w powietrzu, to się obrażę na tą grę. Bo czemu? Co to jest za różnica, czy ja daję razy dwa, czy nie? Albo na przykład teraz dam już raz jeden, żebyśmy jednak się nie rozpłynęli. A damage już jest tak sporo. Dobra, jestem tam, mój kadłubek. Jeszcze żyje. I jeszcze wszystkie te... Patrzcie, wszystkie te na dole po czwarki działają. To może wyjść. Nie, to nie wyjdzie, bo tutaj tak spadłem. No proszę, jeszcze raz się obróć. Dobra, zmieniłem tamto na armaty grawitacyjne. Myślicie, że to coś pomoże? Bo ja szczerze wątpię, żeby to coś pomogło. Ale może dzięki temu na przykład, patrzcie, no nie będziemy tak wykorzystywali tych dolnych tych. Ojejku, co tu się podziało, ja się pytam. Jakoś to idzie, tylko no właśnie, problem w tym, że my bardzo szybko... wykorzystujemy te hopki nasze i to w sumie powoduje... O. No nie. Cały czas jest blisko, ale cały czas czegoś brakuje. A ja nie wiem czego, no farta, no co więcej można o co więcej mogę prosić. Patrzcie jak się śmiesznie zbugowałem. O, dobra, odbugowałem się jednak. Może teraz coś wyjdzie. Te armaty grawitacyjne mnie tak bugują śmiesznie. Lecę dalej i lecę dość poważnie, bym powiedział.
Teraz co? Co zrobić, żeby wygrać w tym momencie? Dostać tą armatą? No może, no te armaty z boku działają na pewno dużo lepiej, bo one nie tracą tych wyrzutni. Więc może gdybym jeszcze raz trafił na tą z boku jakoś? Nie no, nawet jakbym teraz trafił na tą z góry, to nie byłoby jakiegoś wielkiego problemu. O, trafiłem, wygram! Jest! Jest! Udało się! Fatality! Ale czym to jest? Czemu fatality? To było laserowality! Laserowality, czy to nie brzmi pięknie? Czy to nie brzmi cudownie? I w ogóle najlepiej na świecie? No jest pięknie, jest naprawdę dobrze. Dobra, próbuję zrobić coś takiego, quest call celality. Zobaczymy, czy to ma w ogóle jakąś rację bytu, żeby to zrobić w taki sposób. Być może ma, a być może nie ma. Ja bym raczej bym strzelał, że to nie ma zbytnio możliwości do zrobienia. Chociaż, no te kolce coś tam zadają. Tylko czy te kolce to będzie ostateczny damage, czy one coś na stałe zadają, czy to bardziej zamrażanie zadaje w tym momencie. No już teraz nie zamraża, co plus. A to kolce, no musiałbym jakoś nie spaść z tych kolców. No to musiałoby być takie lucky, szczerze powiedziawszy. A to raczej takie nie będzie, bo teraz spadnę. No kurde, to by było takie close. O! Patrzcie, gdybym teraz spadł jeszcze na dół. Nie, no to będzie za mało. No to będzie za mało. Kolce się wydostaną, więc teraz muszę polecieć gdzieś tam w lewo. O, tutaj jeszcze. Kurde! Powiem wam, że to w sumie nie jest aż takie nierealne, jak się wydaje wszystko. No, to naprawdę nie dużo brakuje. Jeszcze raz, no kurde, zabraknie. Chociaż teraz się wybuchnę, o nie. Seriously, no nie. Źle, teraz spróbuję na przyspieszeniu. Tym razem nie powinno być większych problemów z tym. No i teraz te kolce troszeczkę to będzie trwało wszystko. Nie ma co się oszukiwać. A dziwne są te tłumaczenia. Na przykład dobij doświadczalnego granatą. Jest granatnik, nie? To prawdopodobnie będzie to. Czarna dziura, no to wiadomo co to. Ja przynajmniej wiem, co to jest czarna dziura. No to jest taka broń po prostu w tej grze. To tyle. Tutaj jest mojego tłumaczenia. Co to zna... O! Nie, minę na lity zrobiliśmy. Dobra, więc wiem już, że trzeba zabrać kilka min. I spróbujemy raz jeszcze. Dobij doświadczalnego kolcami. No to właśnie teraz będę próbował robić. Dobij doświadczalnego kostką. Kostka to jest to, co wypada z... O nie, teraz zamroziłem, więc trzeba kilka zamrażaczy stąd wyjąć. Kostka to jest to, co wypada z teleportera. I to będzie też bardzo ciężkie do zrobienia. No nie wiem, no to musiałoby być tak fartowne. Chyba, że cały czas jakoś by mi się udawało latać tym teleportem i po prostu się zabijać. No, bo nie wiem, jak miałbym to zrobić. Dobra, muszę pozabierać trochę tych lodowych tych na pewno. Bo cały czas robię zamrożane nality. A jednak zależy, no wtedy było naprawdę blisko za pierwszym razem, żeby te kolce zrobiły ostatni damage. Każdy z nas to widział, było bardzo, bardzo blisko. Ale no niestety, no coś tam nie wyszło. No i coś tam nie wyszło. Teraz w którą stronę to poleci, czy... Nie, to się raczej, to może być ciężko, żeby to się udało. No ale te stworki coś tam będą mnie podgryzały. Więc to zawsze jakiś tam damage zrobi. Polecę w tamtą stronę, chociaż tu już nie ma tych. Ej, czemu to ja, czemu ja nie wyskakuję? No bez jaj. Czemu on nie skacze? Dziwne, no przecież leżałem centralnie na tym. Dalej leżę, no to on musi skoczyć w końcu. Ja poczekam, aż on skoczy, no bo... No bez jaj. No teraz patrz, no wleciałeś... No wleciałeś centralnie na to. No ziomek, dobra, to jest coś jest zbagowane. Dobra, na tej mapce już jest wszystko. Są piły, zamrażacze, kolce, potwory, miny. No dosłownie jest tutaj wszystko. No i ja nie wiem, no nie wiem, co musiałoby się stać, żeby akurat zabić kolcami, naprawdę. Prawdopodobnie będę to robił do jutra i prawdopodobnie nigdy mi się to nie uda. Znowu mi się zbugowało to z wyrzutnią. Czy to znowu przez to, że razy dwa mam? Czy to, że ja robię to na przyspieszeniu, buguje grę? To jest całkiem możliwe. Wydaje mi się, że potrzebuję więcej lodu, bo na więcej, jak jesteście zamrożeni więcej, to po prostu, no szybciej, wiecie, ten damage bym robił. Wydaje mi się, że no faktycznie powinienem zrezygnować na przykład z pił i z tych grawitacji i po prostu wstawić więcej zamrażaczy. Wydaje mi się, że to może być odpowiednia tutaj taktyka, bo zamrażacze jednak to jest broń, to jest broń przyszłości. Ja myślę, że kiedyś wybuchnie wojna, no to będą zamrażaczami tutaj walczyli ludzie. Tak mi się wydaje, że to może być broń przyszłości, co? Tutaj też może zamiast tych grawitacyjnych śmieszków moglibyśmy dodać coś tam innego. Chociaż no, te grawitacyjne śmieszki pozwalają ogniowi zadać dość duży damage. I teraz na przykład
No mówię, gdybyśmy wypalili cały lód i na przykład pozwolili mu latać już tylko potem po kolcach, to byłoby całkiem fajne rozwiązanie. To mogłoby nam dość dużo pomóc. Ale czy tak będzie? No oj, teraz też bardzo mało damage'u. A kolców tutaj dość sporo i będziemy się tak nabijali. Ej, to może wyjść, ja wam powiem. Tylko, że zaraz znowu ta najbardziej po lewo się tutaj skończy. Ale to może wyjść. Tylko, że teraz będą mnie te, jeszcze wejść. No nie, zamroziło mnie. Ale nie fart. To był naprawdę nie fart. Dobra, znowu jesteśmy bardzo blisko do końca. Jest, udało się. Jaki, Jezus, jakie szczęście. Bardzo się cieszę. Spajka litii. No i co, zrobiliśmy dzisiaj naprawdę dużo litii. Ja bawiłem się przy tym bardzo fajnie. To tyle. Tak więc mam nadzieję, że wam się Happy Room dzisiejszy podobał, bo mi bardzo. Jeżeli wam się podobało, no to jak zawsze zostawcie łapkę w górę, pokażcie, jak bardzo chcecie kolejny odcinek. Oczywiście, jeżeli chcecie kupić taniej gry, to z kodem MANO na G2A 3% zwrotu. Link w opisie, zapraszam. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.